Telewizja Słupsk gości dzisiaj w punkcie informacji europejskiej. Z nami jest szef, pan Rafał Kuligowski. Witam serdecznie. Zanim porozmawiamy o tym, co się tutaj dzieje w miejscu, jakim jesteśmy, to pozwólmy, że posłuchamy wypowiedzi europosła Janusza Lewandowskiego. Drodzy przyjaciele, Słupsk to jest bardzo europejskie miasto. Wyróżnia się naprawdę na mapie Polski. I w pełni poprzez rozmaite inicjatywy, konkursy zasłużył na bardzo prestiżową Nagrodę Europejską. A wśród tych inicjatyw istotny jest punkt informacji europejskiej Europe Direct. Znam, byłem nawet przy narodzinach. Jest to miejsce przyjazne, otwarte, dostępne, życzliwe i przez to użyteczne dla mieszkańców Słupska i mieszkańców okolic Słupska. Także serdecznie polecam ten punkt, bo warto być osobą eurokompetentną w dzisiejszym świecie. Powodzenia. Europoseł wypowiada się bardzo pięknie o punkcie informacji europejskiej, mówiąc o jej narodzinach, bo tak jak życie każdego człowieka zaczyna się od momentu narodzin, tak samo było z punktem informacji europejskiej. No właśnie, jak doszło do tego momentu? Początków punktu Europe Direct w Słupsku można doszukiwać się w 2005 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku i była możliwość utworzenia takiego punktu informacyjnego o Unii Europejskiej na podstawie zaproszeń ówczesnego Urzędu Informacji Unii Europejskiej, działającego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zainicjowała to pani Emilia Wysocka-Caba, ówczesna zastępczyni dyrektora Biura Promocji Informacji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Taki punkt z jej inicjatywy tu powstał w 2005 roku. No i rozpoczęliśmy współpracę jako punkt, jako licea, jako koła europejskie w samym Słupsku, informując o samej Unii Europejskiej, czym jest Unia Europejska. Wiadomo, wtedy był wielki boom o Unii Europejskiej, bo dostąpiliśmy do nowych członków Unii Europejskiej, do Europy Zachodniej. Uzyskaliśmy możliwość uzyskiwania wielkich środków europejskich, czy to od oświaty, kultury, sportu, ale także na duże inwestycje, które także działy się w Słupsku. No i tak ten punkt funkcjonował przez 5 lat. Później mieliśmy... Panie Rafale, może nie tak szybko, bo powiedzieliśmy, że narodził się i momentalnie zaczął działać, ale sam moment narodzin tego punktu, to chyba nie było łatwe zadanie, bo nie było ani wzorów żadnych, tak? Nikt nie był na to przygotowany. To była dla nas zupełna nowość. Tak, tym bardziej, że Słupsk, no nie ukrywajmy, nie jest jakąś wielką aglomeracją, gdzie mamy duże dostępy, nie mamy mocnego wtedy jeszcze ośrodka akademickiego, gdzie studiować można było europeistykę, prawo czy administrację. No i te szlaki były przecierane. Dużo gości mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o instytucje europejskie, które wdrażały nas. Jak to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda od kuchni, tak żebyśmy mieszkańcom mówili, że to Unia Europejska tak naprawdę to nie jest ten moloch biurokratyczny. A przedstawiasz tą Unię Europejską bardziej ludzką, że możemy podróżować bez paszportów, bez wiz po państwach członkowskich, gdzie możemy teraz już nawet dzwonić po Unii Europejskiej z ograniczonym, a niedługo bez roamingu, gdzie ta Unia Europejska jest także ludzka, nie krzywe banany także, czy wielkość ogórka, pomidora, czy ślimak jako owoc morza, czy ryba, ale także są te ważne aspekty Unii Europejskiej, które ułatwiają funkcjonowanie zwykłym obywatelom, dla nas stają się codziennością, a dla wcześniej były zupełnie niewyobrażalne. Informowanie wymaga jednak pewnej wiedzy i pewnej umiejętności komunikowania się z ludźmi. Myśmy nie mieli specjalistów przygotowanych, jeżeli chodzi o prawo unijne, o te rzeczy. Pan jednak już w sobie miał ten zalążek zainteresowania Unią Europejską, ponieważ one sięgają pana już czasów szkoły średniej. Dobrze mówię? Tak, to długa historia jest. To wszystko zaczęło się także dzięki obecnej pani wiceprezydent Krystyny Danielskiej Wojewódzkiej i właśnie pani Emilii Cabaj. Zainspirowały mnie właśnie obie panie do zainicjowania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. To też jest śmieszna historia, bo uczestniczyłem w różnych olimpiadach, nie mogłem w żadnej olimpiady wygrać, to doszedłem do wniosku, no to zorganizuję sam sobie dla olimpiadę i tak się zaczęło. 10 lat organizujemy wtedy z punktem Europe Direct przy olbrzymim wsparciu pani dyrektor i pani prezydent i władz miasta i to jest kontynuowane i cała sieć punktów Europe Direct zaangażowała się w realizację tego przedsięwzięcia. No i od 10 lat ogólnopolska sieć Europe Direct organizuje tą olimpiadę skierowaną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To tak troszeczkę wygląda, jak się mówi wśród sportowców. Jak nie możesz mieć sukcesu na boisku, to zrób wszystko dla tych, co tam są. To taka trochę pana rola w tym była.
No, może nie aż tak wielka. W każdym razie udało się dzięki tej olimpiadzie wysłać naprawdę grupę, dużą grupę, 30 osób do Brukseli, gdzie poznali właśnie tą Unię Europejską od kuchni, jak wyglądają te instytucje, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko pracuje, tak żeby później móc rozwijać swoje zainteresowania i hobby. Okazuje się, że te osoby, które pojechały, to właśnie rozwijają się pod tym kierunkiem, czy to europeistyki, czy to prawa europejskiego i dalej rozwijają swoje pasje także na studiach. Punkt Informacji Europejskiej to nie jest instytucja jednoosobowa, a skupiliśmy się na pana osobie. To są również inni ludzie, którzy tutaj pracują. Jak wyglądał nabór i jak wyglądało ich aklimatyzowanie się z tą instytucją? Jeżeli chodzi o pracowników Punktu Informacji Europejskiej EuropeDirect, to trzeba pamiętać, że żeby zatrudnić jakiegoś pracownika, musimy mieć zgodę Komisji Europejskiej. Ci pracownicy reprezentują Unię Europejską w regionie i muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, umiejętności także, jeżeli chodzi o komunikację, więc mimo tego, że mamy wewnętrzne procedury nabory pracowników do Urzędu Miejskiego w Słupsku, bo pracownicy EuropeDirect są z jednej części pracownikami Urzędu Miejskiego, ale z drugiej części pośrednio pracownikami Komisji Europejskiej. I osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu w Urzędzie Miejskim, musiały uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. No i takich wykwalifikowanych pracowników, którzy spełniają wymagania zarówno, jeżeli chodzi o pracowników samorządowych, ale także i pracowników Komisji Europejskiej mamy tutaj w punkcie, którzy służą mieszkańcom nie tylko, jeżeli chodzi o instytucje Unii Europejskiej, ale także o pomoc, jeżeli chodzi o różne nawet świadczenia socjalne w innych państwach członkowskich, o możliwości pozyskiwania środków, czy dla instytucji, czy dla przedsiębiorców. Po to tu jesteśmy, po to jesteśmy dla mieszkańców. No cóż, podwaliny zostały stworzone, powstało miejsce, w którym Punkt Informacji Europejskiej mógł działać. Znaleźli się ludzie, którzy chcieli i mieli kompetencje, by w tym punkcie pracować. No i trzeba było przystąpić do normalnej pracy, realizować różne pomysły, projekty, wyjść do społeczeństwa. No i właśnie tu chciałam pana teraz zapytać, jak wyglądało to przejście, wejście w słupskie społeczeństwo, bo dla nich ten punkt też był nowością. Tak, ludzie myśleli, że jak usytuowany został punkt w Urzędzie Miejskim, to jest kolejna komórka, rozbudowana administracja i tak dalej, ale dzięki właśnie organizowanym lekcjom europejskim w szkołach, od podstawówki, nawet przedszkolach, do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanie konferencji naukowych ze studentami, realizowanie różnych warsztatów, debat czy spotkań, okazało się, że ci ludzie, którzy tutaj w Słupsku mieszkają, mają olbrzymią wiedzę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Mają swoje poglądy, jeżeli chodzi, czasem te negatywne, które dla nas też są cenne, bo wiadomo, my jesteśmy nie tylko po to, żeby informować, ale także uzyskiwać informacje o tym, co tak naprawdę tej Unii Europejskiej kuleje, żeby przekazywać tą informację do Brukseli i pokazywać, słuchajcie, w Słupsku powiedzieli, to funkcjonuje źle. My zwracamy na to uwagę, przekazujemy i staramy się także ingerować na to, żeby to jakoś ulepszać, żeby dyskutować o tych problemach Unii Europejskiej. Wiadomo, że Unia Europejska nie ma monopolu, jeżeli chodzi o prawdę albo właściwe funkcjonowanie, albo właściwe regulowanie danych kwestii. My jesteśmy po to, żeby inicjować takie debaty i rozmawiać z mieszkańcami i przekazywać ich także informacje o tym, jaki jest pogląd Unii Europejskiej na funkcjonowanie, na życie codzienne. A pamiętajmy, że coraz więcej prawodawstwa, które funkcjonuje w Polsce, powstaje właśnie w Brukseli. Dlatego ważne jest o tym, żebyśmy dyskutowali to także w Słupsku na te tematy i to się staramy robić. Mieszkańcy, wydaje mi się, że to dostrzegają i coraz bardziej aktywnie uczestniczą. Faktem jest chociażby to, że mamy 13 kół europejskich funkcjonujących w Słupsku pod naszym patronatem. Niedługo powstanie specjalna klasa europejska w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, gdzie będziemy też współpracować i będziemy angażować pracowników instytucji europejskiej, żeby wzbogacać program o te praktyczne funkcjonowanie Unii Europejskiej, a nie uczenie się regułek czy przepisów, które często się zmieniają, nikomu tak naprawdę nie są potrzebne, żeby znać je na pamięć. 13 kół, szczęśliwa trzynastka. Tak, szczęśliwa trzynastka. Aktywne, właśnie to jest ważne, że te koła są bardzo aktywne, bo poza tym, że organizują na pewno konkursy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to bardzo angażują się podczas Święta Europy, które organizujemy co roku. Proszę mi powiedzieć, Punkt Informacji Europejskiej, jak sama nazwa mówi, przede wszystkim kojarzy się z przekazywaniem informacji. O jakie informacje najczęściej zwracają się słupszczanie, o jakie proszą?
O różne. Od tego, czym jest Unia Europejska, czyli jakie mamy instytucje, przychodzą do nas studenci, którzy przygotowują prace licencjackie czy magisterskie, od tego, jaki jest skład Komisji Europejskiej, jak funkcjonuje Rada Unii Europejskiej, czy inne instytucje Unii Europejskiej. Udzielamy informacji o aktualnych naborach wniosków do projektów unijnych, to wiadomo, zawsze się cieszy największym zainteresowaniem, ale także i przychodzą mieszkańcy z żalem do Unii Europejskiej, że to funkcjonuje źle, to funkcjonuje źle. Oczywiście to wysłuchujemy i podczas raportów miesięcznych do Komisji Europejskiej zawieramy te informacje, żeby Komisja Europejska wiedziała, jakie problemy są w Słupsku, w regionie słupskim, które dotykają mieszkańców, żeby Unia Europejska zwróciła uwagę na te problemy. Wśród tych problemów, o których Pan mówi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, które są jakby najbardziej bolące? Na pewno najbardziej bolące są problemy bezrobocia wciąż, szczególnie wśród ludzi młodych i szczególnie w braku perspektywy dla ludzi młodych. Na szczęście coraz większe i coraz silniej ta debata w Unii Europejskiej zaczyna nabierać mocy. Rozpoczęło się to w sumie wszystko od Komitetu Regionów, który rozpoczął debatę na temat problemu bezrobocia wśród młodzieży i tego, z jakimi zmaganiami musi się zmierzyć młodzież w Unii Europejskiej. I zwrócili szczególną uwagę właśnie na bezrobocie wśród młodzieży, jeżeli chodzi o samorządy lokalne w całej Unii Europejskiej. 10 lat to już spory szmat czasu. Można się pokusić o jakby pierwsze podsumowania, więc zapytam Pana, czy te 10 lat napawa Pana satysfakcją, dumą z tego, co się zrobiło, czy może pozostaje uczucie niedosytu? Niedosyt zawsze zostaje, bo zawsze w człowieku jest takie coś, że można było zawsze coś zrobić lepiej albo można było zrobić więcej. Niemniej jednak jest i duża satysfakcja. W tym roku chociażby jeden z przykładów, Słupsk jako niezbyt wielkie miasto, w którym funkcjonuje punkt Europe Direct, odbył się dziesięcioletni zjazd punktów Europe Direct i Centrów Dokumentacji Europejskiej. To było, wydaje mi się, historyczne wydarzenie także dla miasta, ze względu na to, że pierwszy raz w historii odbył się zjazd wszystkich punktów Europe Direct razem z Centrami Dokumentacji Europejskiej i byłem połączony z dziesięcioleciem w ogóle funkcjonowania sieci punktów Europe Direct w Polsce, więc na pewno duże wyróżnienie dla miasta. Na pewno niemały wpływ miało także funkcjonowanie punktu na przyznanie Nagrody Europy dla miasta. Tutaj działalność proeuropejska na pewno się przysłużyła, jeżeli chodzi o to. No i na pewno pomoc przy pisaniu projektów, konsultowanie projektów, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, kulturalne. Informowanie o tych programach europejskich pomogło, mam nadzieję, tym placówkom o skuteczniejsze aplikowanie o te środki. Po tym, co Pan powiedział, to ja proponuję, byśmy teraz wysłuchali, co o punkcie informacji europejskiej w Słupsku myśli kolejny europoseł, pan Wałęsa. W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie gościłem jako poseł do Parlamentu Europejskiego w Słupsku na zaproszenie punktu informacji europejskiej Europe Direct. Jestem dumny z faktu wybrania właśnie Słupska na gospodarza punktu sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską. W trakcie mojej pracy w Brukseli przekonałem się, jak wiele możliwości rozwoju Unia Europejska stwarza dla nas, obywateli. Niestety, nie jest tą wiedzą łatwo dotrzeć do mieszkańca, który mógłby z niej skorzystać. Dlatego z wielką przyjemnością angażuję się we wszystkie inicjatywy, które promują wiedzę o działalności Unii Europejskiej, a punkt informacji w Słupsku pokazuje, że takie celowe działania mogą być bardzo skuteczne. To bardzo ważne, że każdy może przyjść, zadzwonić czy napisać do punktu informacyjnego, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii. Organizowane są także różnorodne debaty, szkolenia i konkursy, a konsultanci Europe Direct są obecni, odpowiadając na pytania i rozdając publikacje podczas targów pracy, szkoleń czy lokalnych uroczystości. Trzymam kciuki za dalszy rozwój i kolejne owocne działania. Czy ta opinia jednego, drugiego europosła jest dla Pana radosna? Tak, tym bardziej, że to są osoby, które naprawdę są aktywne w Parlamencie Europejskim. Pan poseł Janusz Lewandowski, wcześniej komisarz Unii Europejskiej do spraw programowania budżetowego, był u nas tutaj gościem, uczestniczył przy otwarciu Centrum Dokumentacji Europejskiej. Z posłem Jarosławem Wałęsą też współpracujemy od lat, zawsze biorą patronat honorowy nad Gwiezdnym Kręgiem. To są osoby na pewno, które napawają dumą, jeżeli chodzi o Polaków aktywnie uczestniczących w Parlamencie Europejskim, którzy mają dużą i wysoką reputację i dobrą reputację wśród innych eurodeputowanych z krajów członkowskich, którzy zawsze
zawsze nam służą pomocą. Bez nich w sumie byśmy tak dobrze i aktywnie nie uczestniczyli, i także między innymi z innymi partnerami, czy to Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, czy Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, inne punkty Europe Direct. Tak naprawdę dzięki tym osobom tak sprawnie udaje nam się funkcjonować. To dzięki eurodeputowanym uzyskujemy informacje z pierwszej ręki, co się będzie działo w Unii Europejskiej, na co zwrócić szczególną uwagę. Uczestniczą w naszych panelach dyskusyjnych, w debatach, w warsztatach, wspierają nasze działania, finansują wyjazdy studyjne dla naszych laureatów do Brukseli w Gwiezdnym Kręgu. Więc to są osoby, które naprawdę pomogły stworzyć ten punkt od podstaw, które pomagają rozwijać się pracownikom w tym punkcie, także merytorycznie. Więc napawa dumą i serdecznie im dziękuję za wsparcie dla punktu. Ja życząc wszystkiego najlepszego na dalsze lata działalności Punktu Informacji Europejskiej również dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.